Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam pięknie pana redaktora. W tym pięknym śląskim miejscu. Witam, tak jest. Łukasz Kochut, eurodeputowany. Tu mam zawsze problem, bo trzeba by powiedzieć pewnie lewicy, a mnie się aż chce powiedzieć, że Górnego Śląska. Nie jest tak trochę? No szeroko bardzo, myślę, całego regionu na pewno. Ambasada trochę Śląska jest na Nikiszu, więc ta sprawa rzeczywiście gdzieś tam mocniej wybrzmiewa w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy po dużym spotkaniu. A to mamy czas, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Ja na Nikiszu chciałem się na chwilkę skupić, bo ja rozumiem, że Nikisz, bo to jest ikona śląskości. Dla Łukasza Kochuta pewnie ważne jak nic. Tak. Ale pewnie gdzieś w centrum Katowic byłoby poręczniej. Pewnie by było poręczniej, ale chciałem, żeby to biuro było rzeczywiście blisko mieszkańców, żeby ta jednak wizytówka obecnie Katowic, bo Nikisz to już jest tak naprawdę wizytówka, kiedy spotykamy tutaj turystów z Azji często. Tak? Przecież, tak, przychodzą nawet robią do zdjęcia? Biura. Tak, oczywiście. Oni wszędzie nawet robią zdjęcia. Robią zdjęcia. Nawet miałem ostatnio gości z południowej Afryki w biurze. Także to jest w ambasadzie. Naprawdę, w ambasadzie, śląskiej ambasadzie na Nikiszowcu, tak. Więc to miejsce naprawdę zaczyna żyć swoim życiem. Tak trochę autonomicznie od centrum Katowic, ale tak to jest na Śląsku, no po prostu. Łukasz, no właśnie, znowu Europa posłuchała, nie wiem czy po Śląsku, ale o Śląsku na pewno. Zaprosiłeś do debaty w Strasburgu zacne grono śląskich intelektualistów od pani profesor Myśliwiec przez profesora Bodnara, no, może mniej śląskiego intelektualista, ale jednak aż po jeszcze pana Twardocha. I kto was słuchał? No, słuchali nas europosłowie, głównie z Polski, w ogóle intergrupa mniejszości. Gdzie byś wolał, w prawo czy w lewo? W lewo. Okay. Wolałbym w lewo. Członkowie tej intergrupy mniejszości etnicznych także, więc byli przedstawiciele na przykład mniejszości węgierskiej w Rumunii, byli przedstawiciele Korsyki, bardzo wielu różnych europosłów. Bardzo mocno nagłośniłem tą sprawę też w internecie, żeby właśnie duży był odzew ludzi. Tak, w internecie był bardzo duży odzew, jest ponad 50 tysięcy już wyświetleń tego naszego live'a ze Strasburga. No, polskie media, przyznam szczerze, nie zainteresowały się sprawą. Nie jestem tym zaskoczony, tak myślałem, że będzie. Ale myślę, że zainteresują się w przyszłym tygodniu, dlatego że ja składam rzeczywiście po też politycznej pracy w parlamencie po prostu rezolucję, projekt rezolucji w sprawie właśnie uznania przez państwo polskie języka śląskiego za język i wzywający po prostu i państwo polskie i także komisję o pomoc w tej sprawie. To jest pierwszy raz w Europie ta sprawa wrzucona na agendę i wydaje mi się, że to jest taka jest moja rola po prostu, żeby tą sprawę kludzić do przodku. No dobrze, gdyby się okazało, że w istocie język śląski zostaje uznany za język regionalny, no i co? No to będzie bardzo ważny moment dla regionu. No co dalej, dla co regionu, tego wyniknie? Dla to... Nadal w lewo. No w lewo, możemy w lewo, tak, absolutnie. Centrolewica akurat. To jest dla nas bardzo ważne, dla naszej tożsamości, dla wielu ludzi tutaj mieszkających, po to, żeby ten język się po prostu zachował, żeby można go było w końcu skodyfikować, żeby mogli się tym zająć też naukowcy. Mam z nimi zresztą kontakt i to często z ludźmi spoza Górnego Śląska, bo tak chcę to dywersyfikować, żeby nie tylko we własnym sosie. I wtedy po prostu też spłyną pieniądze na właśnie na naukę języka śląskiego, na śląską kulturę. O to mi w tym wszystkim chodzi. To jest oczywiście, rozumiem. To nie jest być może najważniejszy temat na agendzie państwa polskiego, czy nawet obecnie regionu. Ale no, ktoś od inne. Tego też musi być. Od tego tak, ale ja akurat od tego jestem, bo jakby obiecałem to mojej babci kiedyś tam, że będę o to walczył i po prostu trzymam tą sprawę w garści. Wspólnie oczywiście z innymi śląskimi. Ja mam tylko jedną wątpliwość i myśmy już o tym kiedyś rozmawiali, może trochę się zmieniło w tej sprawie. Mhm. Tak mi się wydaje, że jeżeli jest ochota i wola, siła i moc w społeczeństwie, w jakiejś zbiorowości, aby ten język pielęgnować i go badać, to żadne przepisy temu nie przeszkodzą. Ale jeżeli nie będzie woli, to żadne przepisy mu nie pomogą. W pełni się z tym zgadzam i trochę tak jest, bo przecież ja mówiłem też zresztą o tym w Strasburgu, że to wszystko, co się dzieje na Śląsku w ciągu tych ostatnich 30 lat, to jest praca aktywistów, praca różnych stowarzyszeń, ale też firm komercyjnych. Dlatego pytam, czy przepisy są konieczne, żeby język kultywować i kulturę? Oczywiście, że nie są, ale to jest nam po prostu potrzebne jako lojalnym obywatelom tego państwa, żebyśmy się też czuli u siebie, żeby to przestał też być jednak wstyd, bo dla niektórych to ciągle jest wstyd gadać po śląsku. To, co prawda teraz oczywiście mniej niż w latach 70. Nie wiem, czy ktoś jeszcze potrafi. No to jest inna sprawa. Właśnie dlatego o to walczymy, żeby można było w swoim języku, którym większość ludzi na Śląsku, może większość nie, ale jakaś część się porozumiewa w domu, żeby można z nim było też bez wstydu w końcu przestrzeni publicznej mówić, żeby nikt się do tego po prostu w końcu nie doczepiał. I tak jak mówię, no ja wiem, że nasz region
że Polska, że Europa obecnie też ze względu na sytuację geopolityczną ma inne problemy, ale każdy jest od czegoś, ja akurat tą sprawę prowadzę do przodu i tak to myślę, pozostanie jestem takim ostatnim Mohikaninem języka śląskiego. A myślisz, że jesteś dla tej idei lewarem, czy jesteś dla tej idei przeszkodą? Bo kiedy Łukasz Kochut na forum Parlamentu Europejskiego mówi o tym, co się dzieje z Nord Stream 2, chwali trochę Niemców za ich nowe kierunki w myśleniu, trochę gani polską rzeczywistość polityczną, to fanów w tych rządowych środowiskach nie będziesz miał. Ja miałem bardzo mocne stanowisko w sprawie Nord Stream 2, jestem absolutnie przeciwnikiem tego i bardzo głośno na ten temat mówiłem w debacie. Zresztą tutaj akurat czytałem te polemiki z tobą, tych projektowych środowisk. Ale to TVP Info akurat. No. Ja tylko powiedziałem, w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie, potencjalnych wydarzeń na Ukrainie, że jeżeli kanclerz Olaf Scholz mówi, że Nord Stream 2 stoi pod znakiem zapytania, jeżeli Rosja wejdzie na Ukrainę, to jest zmiana, oczywiście. I to też zmiana w ogóle retoryki SPD, która przecież wiemy, że była najbardziej... Ale musiałeś zapytać o to, czy były takie deklaracje, jeżeli chodzi o import rosyjskiego węgla ze strony polskiej władzy? Tak, musiałem o to zapytać, dlatego że ja też jestem ciągle atakowany właśnie o Green Deal, o zieloną transformację i uważam, że akurat w mojej osobie paradoksalnie teraz górnicy mają sojusznika, bo ja bardzo często mówię też na plenum parlamentu o tym, że jeżeli mamy przed sobą perspektywy 20-30 lat wydobycia, to wydobywajmy do końca ten śląski węgiel. Obniżmy po prostu te podatki na węgiel śląski, polski oczywiście w domyśle, a nie sprowadzajmy węgiel ze wschodu, bo to są ciągle ogromne ilości węgla, które my sprowadzamy z kraju, który nie jest demokratyczny, wspierając jednocześnie Kreml. Oczywiście są inne zachowania, bardzo dziwne posłów Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski na plenum Parlamentu Europejskiego. Na przykład oni głosowali przeciwko cłu węglowemu, czyli takiemu cłu, który Unia chce wprowadzić na produkty spoza Unii Europejskiej, właśnie z Chin, z Rosji, takie brudne produkty produkowane właśnie z tych brudnych gospodarek, a oni głosowali jakby przeciwko. Więc mnie to bardzo dziwi, zastanawia, dlaczego państwo polskie, które jest takie przecież pisowskie państwo polskie, które jest tak bardzo antyrosyjskie, w takich ważnych głosowaniach głosuje prorosyjsko w parlamencie. Może jest antyrosyjskie, ale też słabo ekologiczne, tak to nazwijmy. O, zdecydowanie. Wróćmy do języka śląskiego. O ile wiem, opinia, że jest to właściwie jakaś para gwara ewentualnie, ale nic większego, pochodzi z dość umiarkowanie obszernych środowisk naukowych. Więc może wypadałoby tym się zająć, rzeczywiście zwołać naukowców na poważną debatę i raz na zawsze ustalić, jakie jest stanowisko nauki w sprawie tego języka. Czy jest językiem, czy jest gwarą. I od tego może należałoby zacząć. Ta dyskusja trwa oczywiście w Polsce. Ja o tym już mówiłem na tej debacie, bo jakby ja byłem odpowiedzialny za ten kawałek kąściczek językowy. Profesor Myśliwiec mówił o historii twardo, o tożsamości, profesor Bodnar w sytuacji prawnej. Ja mu przywoływałem nawet nazwiska właśnie naukowców spoza Górnego Śląska, którzy uważają, że śląski jest językiem i którzy jakby wyrażają też pełne wsparcie. Dlatego ja oczywiście teraz zajmuję się, jestem w Parlamencie Europejskim, więc zajmuję się tą sprawą tam. Nie jestem w stanie się rozdwoić oczywiście, ale to jest dobry pomysł i absolutnie... Aż może pierwotny, jeżeli nie będzie wspólnego stanowiska w sprawie istoty tego zagadnienia, to nie ma płaszczyzny do dyskusji. Ta dyskusja trwa, znaczy tutaj też jakby ja współpracuję z posłanką Moniką Rosą, jak wiesz, w tej sprawie i jeśli chodzi o spis i właśnie o ustawę o języku śląskim i na pewno ta dyskusja będzie się toczyć dalej w Polsce, bez żadnych wątpliwości. Być może problemem języka śląskiego jest to, że rzeczywiście składa się on z 8 do 10 dialektów i rzeczywiście inaczej mówimy. To jest bardziej skomplikowane niż z kaszubskim. Tak, zdecydowanie, bo my rzeczywiście mówimy godomy inaczej, powiedzmy, w Rybniku, czy inaczej godają ludzie na Śląsku Cieszyńskim, inaczej godają ludzie w piekarach. Ale to tu będzie, Łukasz, problem moim zdaniem, bo ja akurat stamtąd pochodzę i jedno wiem na pewno. Tam w okolicach Wisły, Ustronia, Cieszyna nikt się nie upominał język śląski. To prawda. Tam nie ma tej świadomości. To jest wasz, górnośląskich. To prawda. To nie ma dużej świadomości tożsamości śląskiej poza Cieszynem, bo to też trzeba powiedzieć jasno. W Cieszynie jest bardzo wiele ludzi, którzy tą śląską tożsamość kultywują. No tak, ale nie upominają się o odrębność języka. Ale tak się akurat składa, że moje nazwisko pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Wiem. Mój dziadek mieszkał w Jabłonkowie. Ono jest czeskie. Tak, po czeskiej stronie. I to, co ciekawe, moja babcia
bardzo chora zresztą, ale ona oglądała tą debatę. Ona nie jest, że tak powiem, politycznie mi przychylna, bo to jest osoba no o konserwatywnych poglądach. Podobno ona nie głosowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mam nadzieję. I ona oglądała tą debatę. Mnie to bardzo zastanowiło właśnie, jaka była jej reakcja, bo tata, wiem, że podjechał tam do niej, pokazał jej tą całą debatę i ona powiedziała mojemu ojcu, no dobrze, Godo. Więc zakładam, że jednak ta tożsamość... Większego komplementu nie mogłeś usłyszeć. No nie mogłem większego komplementu. Wydaje mi się, że ta tożsamość po prostu na Śląsku Cieszyńskim często jest po prostu nieodkryta, bo nie ma takiego jakby... oni są troszeczkę też z boku jeszcze, też w ogóle Górnego Śląska, tak? I z tego to wynika. Tam nie wszyscy po prostu jeszcze przerobili tą historię po prostu, bo tej historii po prostu nie ma regionalnej szkoły. Tam się zaczęła historia w 1918 roku, ta polska historia, więc... Dokładnie tak. Może nic dziwnego. Dokładnie tak. Jak sądzisz, jak bardzo przeszkadza tej myśli o języku śląskim jako języku odrębnym, to częste kojarzenie go z niemieckim? Z kulturą niemiecką, to częste odwoływanie się do jakichś tam zagrożeń związanych z oderwaniem Górnego Śląska od macierzy. Co jest kompletną bzdurą oczywiście. Być może, tylko ciągle żywą. Tak, to wynika też... Wydaje mi się, że to jest takie bardzo warszawo-centryczne spojrzenie na Śląsk. Zresztą podobnie jak jest z transformacją energetyczną. Zwróćmy uwagę, że w Warszawie uważają, że my tutaj będziemy ten węgiel 200 lat wydobywać, a my już na Śląsku dawno wiemy, że maksymalnie do 2050 roku po prostu, bo na tyle to, mamy złóż. Warszawscy politycy tu przyjeżdżają i nam mówią, ile mamy tego węgla. Tak, no dokładnie tak to wygląda. I trochę tak jest też z tą naszą niemieckością, czy w ogóle z naszą tożsamością, że oni jakby lepiej wiedzą. I tutaj akurat w tej sprawie, no oczywiście jestem przygotowany. Brawo. Wziąłem Kajś z Beskarokity. Dla mnie to jest książka, która absolutnie otworzyła wielu ludziom w Polsce oczy na problemy śląskie. Rozdawałem tą książkę dosłownie na lewo i prawo, też w parlamencie, od Leszka Millera po w Sejmie do Marka Suskiego. Nie wiem, czy przeczytał oczywiście, ale mam nadzieję, że tak. To byłbym umiarkowanym optymistą. Ale wydaje mi się, że właśnie takie pokazanie Polakom historii Śląska w taki sposób, bardzo dobrze napisana książka, no pozwala nam rozszerzać, że tak powiem, tą naszą sprawę na wielu ludzi w Polsce. I myślę, że ta dostrzegalność tego problemu coraz bardziej jest. No ja też robię wszystko właśnie i w Parlamencie Europejskim, i w swoich social mediach, często pisząc coś po śląsku, żeby właśnie tych ludzi no, oswajać po prostu z tym językiem, bo my oczywiście mamy wiele germanizmów, zwłaszcza tutaj w Gopie, nie? Ten dialekt śląski jest najbardziej, najwięcej ma germanizmu, no ale na przykład w Rybniku, czy właśnie na Śląsku Cieszyńskim z kolei mamy najwięcej bohemizmów, więc to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale mam takie wrażenie niestety, że to największymi separatystami obecnie w Europie nie są Ślązacy, tylko polski rząd, który po prostu w każdej sprawie stawia się okoniem, dosłownie w każdej sprawie. I to jest ogromny problem, zwłaszcza w tych naprawdę skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Bo ja muszę powiedzieć, że ja jestem trochę tym przerażony, że mamy sytuację w 2022 roku, że jest możliwość inwazji jednego państwa na drugie i to całkiem blisko granicy Unii Europejskiej. A co się mówi o tym a propos na brukselskich korytarzach? No mówi się o tym, że niestety Unia Europejska nie została w odpowiedni sposób doposażona w narzędzia, no bo po prostu po pierwsze nie mamy ciągle ten etap integracji jest dość naprawdę No i nie występuje w tej debacie, zdaje się. Nie występuje, dlatego że nie ma armii europejskiej, nie ma ministra spraw zagranicznych. Ja o tym mówiłem kilka lat temu, że to jest absolutnie potrzeba, żeby ta Europa się mocniej federalizowała, integrowała, żeby właśnie na przykład pojawił się w końcu minister spraw zagranicznych z prawdziwego zdarzenia, czy właśnie ten temat armii europejskiej, który jest możliwy, bo w traktacie lizbońskim jest ta furtka do stworzenia wspólnych sił zbrojnych i niestety Unia Europejska jest bezzębnym tygrysem w tej sytuacji. No a NATO zobaczymy, jak się zachowa, bo wiemy, że też ta sytuacja jest ciekawa i dynamiczna, jeśli chodzi na przykład o Finlandię, która chce dołączyć do NATO. Coś, co jest absolutnie, coś, co było prawdopodobnie niewyobrażalne jeszcze kilka lat temu. Ale nie ta sytuacja jest tak dynamiczna z Rosją, która generalnie... Myśmy też analizowali, dlaczego w ogóle Putin tak się zachowuje, co on ma w głowie. I doszliśmy jednak też do wniosku tam na komisji, że to po prostu jest sprawa polityki wewnętrznej i taka rzeczywiście obawa, że demokratyczna docelowo Ukraina, która będzie miała swoje europejskie i natowskie aspiracje, no wpłynie tak też na społeczeństwo rosyjskie, że ono też wkrótce będzie chciało się zdemokratyzować w końcu. I ta sprawa Nawalnego, który przecież siedzi od roku w obozie pracy, czy w więzieniu,
No tylko to pokazuje, że ta opozycja w Rosji jest i myślę, że Putin tego się po prostu boi, dlatego chce pokazać taki sukces międzynarodowy, czyli inwazję na inny kraj, żeby właśnie robić politykę wewnętrzną. Tośmy zabrnęli trochę od Śląskiego, aż po Rosję. To wróćmy do tego Śląskiego na chwilę. No i co dalej? Bo zdawałoby się mogło, że jak już się zaprowadziło te wszystkie tematy na forum europejskie, no to dalej się już nie da. No to tak, co jeszcze możesz zrobić, aby się o to... No ja na pewno jakby będę walczył o to, żeby ta rezolucja była, jakby, żeby zdobyła jak największe poparcie. A co w niej może być? Bardzo ogólna będzie, dlatego że ona musi być ogólna, żeby przeszła przez parlament. Ja też bym oczywiście chciał wpisać Ślązaków za na przykład mniejszość etniczną w tej rezolucji, ale tego nie zrobię, dlatego że pierwszym... Najważniejszym etapem jest po prostu uznanie Śląskiego za język, żebyśmy po prostu mieli finansowanie dla ale Śląskiego. Ale to muszą zrobić naukowcy, Łukasz. To muszą zrobić naukowcy, to musi być polski Sejm, ale my w Parlamencie Europejskim możemy taką rezolucję, że tak powiem, przeprowadzić przez parlament, żeby właśnie wzmocnić ten przekaz. I ja oczywiście wtedy też wsiadę do polskiego Sejmu już z taką rezolucją, zrobię konferencję prasową prawdopodobnie. No i co im powiesz tym posłom? Żeby dalej kropla drążyła skałę, bo taka jest po prostu moja rola. Jak wiesz, kiedy dostawałem się do Parlamentu Europejskiego, dziennikarze mówili, no ale co ty w tym Parlamencie Europejskim w ogóle możesz sam nie wiedziałeś, z tym językiem śląskim zrobić? A tak się to potoczyło, że po prostu ta jedna gotka po śląsku akurat w tej debacie spowodowała tą całą lawinę wydarzeń. Łukasz Kochut, eurodeputowany Lewicy, ale też trochę Górnego Śląska. Zgodził się na rozmowę dziś z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Pięknie wam dziękuję.